Rejsowy samolot z Warszawy, na którego pokładzie przyleciał 41-letni Nick Cave, wylądował na wrocławskim lotnisku Strachowice kilkanaście minut po 23. W holu lotniska czekało na artystę kilkunastu dziennikarzy i skromna grupa fanów. Cave nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Organizatorzy tłumaczyli to zmęczeniem piosenkarza po wyczerpującej podróży. Możemy już, dziękujemy. Przepraszamy. Dziękujemy bardzo. Można prosić, żebyście nam już spokojnie. Jutro będzie wszystko. Jej, co lubię najbardziej w jego muzyce. Znaczy, to może zabrzmieć śmiesznie, ale kiedyś bardzo wiele lat temu, jak zobaczyłam pierwszy teledysk, jaki ja widziałam po prostu, to urzekł mi jak taki demonizm. Nick Cave to kultowa postać światowego rocka. Australijczyk z pochodzenia najchętniej mieszka w Europie. Ze swoim zespołem The Bad Seeds nagrał 11 albumów. Do Wrocławia przyleciał bez zespołu. Dzisiaj w południe Nick Cave spotkał się z dziennikarzami. Opuściłem Australię, gdy miałem 20 lat, bo nic się tam wtedy nie działo. Razem z zespołem pojechaliśmy do Europy, bo myśleliśmy, że ta kultura, że dużo się tu dzieje. W Anglii okazało się, że to nieprawda. Teraz zacząłem tęsknić za swoją Australią. W Teatrze Polskim już trwają próby przed jutrzejszym koncertem. Razem z australijskim artystą na scenie wystąpią polscy wykonawcy, m.in. Justyna Steczkowska, Stanisław Sojka, Maciej Maleńczuk i Kazik Staszewski. Wystąpi też laureatka tegorocznego przeglądu Kinga Price. Zaśpiewa piosenkę, która przyniosła jej zwycięstwo.